10 najwspanialszych postaci filmowych według Total Film Magazine. 10. Leia Organa, postać ze świata Gwiezdnych Wojen. W filmach w jej rolę wcieliła się Carrie Fisher. Jedna z najbardziej ikonicznych postaci kobiecych w historii kina. Kobieta pojawiła się we wszystkich częściach serii, z wyjątkiem części pierwszej i drugiej. 9. Joker, fikcyjna postać wykreowana przez DC Universe. Po raz pierwszy na ekranie można było go zobaczyć w latach 60., kiedy Cesar Romero wcielił się w jego postać w filmie Batman zbawia świat. Kolejny raz szalony klaun zawitał na ekrany w 1989 roku ze sprawą Tima Burtona i Jacka Nicholsona i jest to bez wątpienia najlepsza filmowa kreacja Jokera. Szaleniec pojawił się również w serialu Ptaki Nocy w 2002 roku oraz w kultowym Mrocznym Rycerzu Nolana, gdzie odtwórcą roli, o której mowa, był Ledger. Ostatni raz Joker pojawił się w Legionie Samobójców za sprawą nie do końca udanej kreacji Leto. 8. Gandalf, postać stworzona przez J.R.R. Tolkiena w mitologii Śródziemia. Na ekrany kinowe przyniósł go Peter Jackson, zaś wcielił się Ian McKellen. Trzeba przyznać, że jest to jedna z najlepszych adaptacji filmowych w historii, a choć postać trochę odbiega klimatem od tej książkowej, to pozostaje niezapomniana, o czym świadczy wybór kinomanów. 7. Hannibal Lecter, jedna z najbardziej niepokojących postaci w dziejach kinematografii, która swoją legendę zawdzięcza genialnej roli Anthony'ego Hopkinsa. Postać została stworzona przez Thomasa Harrisa w książce Czerwony Smok, a następnie pojawiła się w Milczeniu Owiec, Hannibalu i Po drugiej stronie maski oraz w filmach o takich samych tytułach. 6. Travis Bickle, główny bohater filmu Taksówkarz z 1976 roku w reżyserii Martina Scorsese. W rolę tę wcielił się Robert De Niro i otrzymał za nią nominację do Oscara. W rankingu 100 najbardziej pamiętnych cytatów w historii kina Amerykańskiego Instytutu Filmowego wypowiedziana przez Travisa kwestia "You talking to me" zajęła 10. miejsce. You talking to me. 5. James Bond, szpieg brytyjskiego MI6 wykreowany przez Jana Fleminga w serii powieści i opowiadań. Na ekranach kin pojawił się aż 24 razy w oficjalnych filmach i 3 niezależnych produkcjach. 4. Ellen Ripley, ostatnia kobieta w zestawieniu, główna bohaterka filmów i powieści serii Obcy. Pojawia się w 4 częściach tejże serii, w każdej z nich grana była przez aktorkę Sigourney Weaver. 3. Han Solo, podium otwiera bohater z Gwiezdnych Wojen. Postać istniejąca w świecie przedstawionym Gwiezdnych Wojen, jeden z głównych bohaterów serii filmów, grany przez aktora Harrisona Forda. Solo jest dowcipnym przemytnikiem z planety Corellia oraz w pewien sposób symbolem całej serii. 2. Batman, po raz kolejny postać DC Universe. Batman, Człowiek Nietoperz i Strażnik Gotham City pojawił się aż w 10 filmach. Pierwszy raz w 1966 roku w Batman zbawia świat. Ostatni raz zaś w Legionie Samobójców w 2016 roku. Mimo to za najlepsze produkcje uchodzą Batman Tima Burtona z 1989 roku i Mroczny Rycerz Christophera Nolana. 1. Indiana Jones, główny bohater serii filmów fabularnych wykreowanych przez scenarzystę George'a Lucasa. Indiana Jones jest archeologiem i poszukiwaczem przygód, a jego atrybutami są fedora, bicz, skórzana kurtka oraz rewolwer, dzięki którym stał się postacią rozpoznawalną na całym świecie. Indiana Jones pojawił się dotychczas w 4 pełnometrażowych filmach wyreżyserowanych przez Stevena Spielberga, gdzie w rolę tytułową wcielił się amerykański aktor Harrison Ford. Dzięki za obejrzenie do końca, koniecznie zostawcie łapkę w górę oraz subskrypcję, napiszcie w komentarzu, o czym chcielibyście kolejną dyszkę, a jeżeli napiszecie super, zostawię Wam serduszko. Cześć!